przyjaciół. Wow, moich serdecznych przyjaciół, wiernych przyjaciół, moich sympatyków. Witam wszystkich Państwa, których nie znam, a zresztą jeszcze ten wieczór pełen atrakcji dzisiaj spędzić ze mną i z moimi przyjaciółmi. Mili Państwo, kochani, to jest takie nietypowe spotkanie nasze, jak wiemy, bo troszkę tak ma być jak w domu, na urodzinach. Ja przywitałam Państwa wierszem moim ulubionym Agnieszki Osieckiej i piosenką z bardzo wczesnego repertuaru Edith Piaf, którą tym zestawem, tym wierszem, tą piosenką zaczynałam swoje przez lata koncerty, a premiera tego koncertu, który się nazywał wtedy Nadzieja, płyta z tego się ukazała. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, bo ja skończyłam przecież 60 lat, to już pamięć nie tak? Kiedy to było? 30 czy 26 lat temu. I tak chciałabym Państwu, postanowiłam, że nasze spotkanie się odbędzie w takich dwóch częściach. Przede wszystkim chciałabym, żeby to był czas dla Was. Czyli można by powiedzieć, że jestem przez najbliższe parę godzin do Państwa dyspozycji. Mówię dokładnie, niech Pan tak na mnie nie patrzy. Nie tak do końca. Bo jak Państwo wiecie, u podstaw tego wspaniałego zawodu, który uprawiam od 40 lat, o Jezu. Tak. I mam nadzieję, że przez następne 40. U podstaw tego zawodu leży taka piękna sentencja. Aktor to jest taki człowiek, który ma bawić i wzruszać. Ja bym chciała Państwa i rozbawić, i wzruszyć. I dokonując takiego właśnie wyboru, co Państwu przedstawić, dlatego tak właśnie, no różnię się od tej osoby, która 20 lat temu robiła koncert, no różnymi szczegółami poza wiekiem. Chciałam się bardzo ładnie dla Państwa ubrać, tak wizytowo. No, jestem wizytowa, prawda, ale no, miałam takie różne pomysły, miałam taką sukieneczkę z takimi tam, z takim dekoltem, tu wualka i tu takie brylanciki i ona tak się wsiągała, tu taki trening malutki, no piękna, po prostu tak jak taka syrena, jakby weszła. Inny pomysł, to jest taka mała czarna tak zwana, mała czarna, ale tu też obcisła, tu dekolcik, tu jedno ramię odkryte, no po prostu jak bajka, taka jakby weszła. No jeszcze parę innych propozycji sprawdziłam i w żadną nie weszła. I w związku z tym, no ale w tę weszła, bo to jest ta sama, mili Państwo, sukienka, którą właśnie przed 20 iluś laty rozpoczęłam te swoje koncertowanie. Sprawdziłam, co sobie wynotowałam, bo też, ja nie wiem, czy Państwo się spieszycie, czy nie? Nie, no bo repertuar mam na 8 godzin. A kłopot przez te 40 lat co wybrać, tak? Więc chcemy tak Państwa, jak powiedziałam, że dwie części zrobimy, tak? Dwie części, żeby do baru, a potem, żeby było już jakoś luźniej i może, ja nie wiem, czy weselej się uda, bo to zależy w dużej mierze od Państwa. Natomiast nie wiem, czy powiedziałam Państwu, że bardzo dużo tak chciała, a czy ja się w ogóle przedstawiła? No, to już ten wiek. Wchodzę, zajmuję Państwu czas i nie przedstawiam się. No. Bardzo Państwa przepraszam, ja się nazywam Dorota Janina Barbara Anna Livy Dirkwizir Evely Glyn Stalińska. Normalnie bym zapaliła, ale czy zaśpiewałam, że rzucę balę i rzuciła 3 lata temu. To jak pan zaczyna? Jeszcze raz. To może głośniej, bo buchnę na stary lat.
z tym ping-pongiem to miałam szczęście w życiu, bo jako dziecko, ja jestem najmłodsza z członka rodzeństwa i mój najstarszy brat mnie nauczył grać świetnie w ping-ponga, a zwłaszcza jego kolega, co jeszcze lepiej grał od niego w ping-ponga. I no, potem studia inne, to tak już nie uchodziło, nie było gdzie. I nagle, nie grając tyle lat, zjawiam się, jak przemierzałam Polskę z duszy wszędzie ze swoimi monodramami, przecież po wsi, tym ja tyczę wielkie, tym ja tyczę małe. Gdzie ja nie grałam? No po ludzie, no wszędzie, gdzie żywego artysty na oczy nie widzieli, nie? Ale to w Śląsk wjeżdżaliśmy, wtedy pięć brzmi, jedna po drugiej, kluby te górnicze, robotnicze, wszystkie po kolei. I nagle ja przyjeżdżam, za czwarta żmija, przyjeżdżam do klubu, urocza blond kierowniczka. Ja wchodzę na salę, nikogo nie ma, a to tak mało czasu, ja w kostiumie się przemieszczałam samochodem, żeby nie tracić czasu. Taki przerób, żeby normę wyrobić, tak? Za te 100 zł chyba za każde przedstawienie dostawałam. To, bo miałam kategorię S, dlatego dostawałam 100, a nie 80. I no wchodzę, raz, dwa, ustawiam, jak dzieci do mnie. Ona mi, no wiedzi pani. No gdzie? No tam grają, ping-ponga grają. Ja mówię, no to mimo, że pani poprosi, no mogę poprosić, a nie chcą przyjść. No to ja, żmija, rzucam ten szynel z czasów rewolucji, zadzieram kiecę żmijową z czasów rewolucji i idę tam, wchodzę, full chłopa, hałas jak 150, grę, tingle, grę, pa, pa, pa. Nagle wszystkie oczy, ja trzasnęłam drzwiami, wszyscy na mnie. Jajce, nie? Artystka przyjechała z Warszawy. Nie, ciekawe. A ja na to spokojnie. Który tu najlepiej gra w ping-pongu? Ja nie mam jeszcze. Powite! Wyzywam cię na pojedynek. Jak przegrasz, wszyscy idziecie na moją sztukę. Wygrałam. Wygrałam z desperacji. Ponieważ nie miałam paletki przez wiele lat w ręku, wygrałam, oni wszyscy poszli na widownię. Po czym to jest koniec anegdoty, bo w tym normalnie tam jest po dwóch minutach czy trzech widownia się śmieje, potem znowu się śmieje i tak nagle ja docieram do tego miejsca i nikt się nie śmieje, tylko taki i lecę dalej, znowu normalnie tam broszka z czerozłota, co, tylko serce kazali usunąć, bo burzyła z denizmem. Wszyscy się śmieją normalnie, nikt się nie śmieje, nic, cisza, akwa, dalej i no jest tak w strasznym stresie, dotarłam do końca, bo od razu oczywiście się obwiniam, że coś źle gram, czego wychodzę, mówię, ona mi, a blond kierowniczka staje, mówię, co? Dobrze było, nie? A mówiłam gnojom, żeby się nie śmiać.